Przejechaliśmy na kolejny placyk. Co na palcem pisana guzik mówi, bo na bas grali. Piszcie mi to czytelnie, rodacy, bo to rodacy, jak nie znają języków, to piszą na maskach, ile chcą zaproponować szanownemu sprzedawca, a sprzedawca mówi: nein! Dlaczego tak tanio? Półskórka, bardzo przyjemny, 18 rok w automacie, 2 literki w dieslu, kiera grzana, siedzenia grzane. Samo wchodzi, samo wychodzi i sedan, co jest rzadkością. Tak zwany liftback, hatchback, nazywajcie go jak chcecie. Szyba się podnosi w górę, czyli może nazwać się nawet liftbacko, hatchbacko, hatchback. Pan sprzedawca, oczywiście mam namiar. Kilka tu kupiliśmy w tym roku, kilka przez cały okres, to ho-ho, nie wspomnę. Kaszkajnówka, całkiem nówka. Jo, kobyta, nie to moja, przepraszam. Sam się nie popierdzieli wszystko. Te starsze? To co tam stoi, no? Z tą lampą? Jak 17 rok, to i 15 koła. A 10 albo 9? Niewiele jest tych starych. Tu ostatnio za 16 nawet był, 17 rok. Wezmę okulary, ale tu jest rka jakaś, nie. Kawał samochodu, to prawda. D4, okular pyk, rzut oka na rok. 16, no. Niestety. Ciut drożej niż zaplanowano. Taki 35X. Manualna, niestety. Proszę? Co ceny? Widziałeś kiedyś cenę na moich filmach u panu Walików? Niestety nie. Ładny, kurczę. Niestety. Hej, hej. Manualna. Idę się przywitać. OPC, piękna. Para. Otworzył, nie otworzył. Ten tu ma zdanie samochodu w fajnych pieniądzach. Duńczyki, Toyotki stoją, tu się wyprzedało na środku. Qashqai stary, ktoś do roboty przyjechał GTI-kiem. Zamknięte, rozamknięte, nie będziemy się wpychać na siłę. Ktoś chciał doblo za 3000 euro, to raczej po 10 roku nie chuj chujeńki. A jest brodą kolega, dobra. Dla pani szanownej, co ja tu mogę znaleźć? Meganka 1.6, ta jest za stara, ta jest nieładna. Ta ma za mało drzwi i biska. O, w miarę świeże. Paris Initiale, manualna. Nowy scenik. Taki scenik może kosztować. Morgan. Pytamy scenika? Zobaczymy, jaki ma obrotomierz, jeżeli w ogóle widać w tych cokolwiek licznikach. Nie, tam nie zobaczysz nic. A skórka nieumęczona. 20 rok, to drogo będzie, kurde. Pytać? A nóż widelec. Ale... Halo, boss, Morgan. Alles gut? Danke schön, alles okej. Pyta jest. O, sedan, kurde, szukałem komuś sedana. I nie było. Szukałem benzynka i to jest benzynka. Taki sedan w benzynce też, BMW, tylko to już stare, ale są fani. Taką ostatnio pani kupiłem. Taką A-klasę. Też są pytania. Alufelgi nie miała, tu ma. Chevrolet to raczej się nie sprzeda szybko. Chociaż nie wiadomo, gdzie jest Witus z brodą. Tu nic, tu nie zbyliśmy za płotem. Jakieś asterki.
tu Asterka przyjemna, biała babska. Tylko za czwórkę to nie oddają. 12 roczek, dieselek. Wypasiona, zapytam. A nóż jest, kuźwa, się tu zmieścić. A nóż jest tanio, między lusterkami przyszedłem. Gdzie tu jest jakieś biuro? Jest jakiś majster, czekajcie. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia.